Ciekawe zapytanie, co zrobić po badaniach lekarskich w WOMP za jazdę, oczywiście po alkoholu, kiedy skrócono Ci termin ważności prawa jazdy? Czyli przykładowo, miałeś termin na bezterminowo czy na 15 lat, a nagle wychodzisz z WOMP-u, masz na lat 2, czy rok, czy 10. Ale w każdym razie zasada jest, że jest krócej niż było kiedyś. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I zacznę oczywiście od zapytania, a w zasadzie takiej refleksji internautki nad naszym systemem prawnym, który wybitnie penalizuje kierowców, a z niektórych robi nawet przestępców. Czy słusznie, czy nie, musisz ocenić sam. Witam, zatrzymano mi prawo jazdy po spożyciu alkoholu 0,3 promila na okres 6 miesięcy. No szkoda, że mamy takie przepisy, w Austrii obowiązuje 0,6 promila. We Włoszech, czyli Italii, 0,5 promila. Czyli widać, że osoba jest tutaj bardzo światowa. Najpierw otrzymałem postanowienie o wszczęciu postanowienia, a następnie decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B od czerwca do grudnia 2013, czyli jak łatwo policzyć, nie każ mi liczyć przez kamerą, ale jest to pół roku, czyli 6 miesięcy, i po czym oczywiście skierowano mnie także na badania psychologiczne i lekarskie. No i nie rozumiem, że skoro tutaj jest konkretna data utraty uprawnień, to dlaczego po tym terminie uprawnienia te nie są od razu przywracane. Wszystko natomiast sprowadza się do wyrobienia czy wyrabiania nowego prawa jazdy na skutek utraconych uprawnień, albo jeszcze tak precyzyjniej czy dokładniej mówiąc, niezgodnej ważności prawa jazdy w związku z orzeczeniem lekarskim posiadającym nowy termin ważności, no na 10 lat w moim przypadku. Czy można walczyć z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, czyli WOMP, o bezterminowe orzeczenie lekarskie? Z góry dziękuję, jeśli uda się Panu na to odpowiedzieć. Pozdrawiam. No, czy mi się uda, czy nie uda, zawsze mogę spróbować, a przynajmniej zrobię co w mojej mocy. I w Polsce ten system karania kierowcy złapanego za jazdę po pijaku idzie tak poniekąd wielotorowo, czyli jak Cię nie kijem walną, to Cię pałką, tak żebyś no, dość dotkliwie odczuł no, karę za swoje przewinienie. I w zależności oczywiście od tego, czy byłeś w stanie wskazującym pod wpływem alkoholu, czy byłeś w stanie nietrzeźwości, no, dostaniesz jakąś karę albo z kodeksu wykroczeń, albo z kodeksu karnego, no, ale generalnie tak czy owak zabierają Ci to nieszczęsne prawo jazdy. Natomiast kluczową sprawą jest tutaj okres jednego roku, bo powyżej tego jednego roku musisz zdawać powtórnie egzamin na prawko w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, co nie jest naprawdę proste. Tutaj szczęśliwie było tylko na pół roku, czyli oczywiście zakwalifikowano to jako wykroczenie. Niestety, na dokładkę, starosta powiatowy ma obowiązek skierować się na badania lekarskie i psychologiczne, łaski nie robi, nakłada to na niego ustawa o kierujących pojazdami i właściwie od wyniku tych badań lekarskich i psychologicznych zależy odzyskanie prawka. Różne są kombinacje, możesz przejść psychologiczne, nie przejść lekarskich, możesz nie przejść obu, no, możesz nie przejść lekarskich, przejść psychologiczne, no, konstelacje są różne, ale generalnie musisz się spodziewać najgorszego, a jak się, że tak powiem, spodziewasz najgorszego, a wyjdzie Ci, że odzyskasz, przejdziesz te badania, to jest fajnie. Natomiast praktycznie jest normą, że orzeczenia lekarskie są skrócone w stosunku do maksymalnej ważności, którą jest obecnie ten termin 15-letni. No i dla lekarza zawsze się to uzasadnienie jakiegoś tam znajdzie, bo nawet jak uważasz się za zupełnie zdrowego, jak rydz, jak ryba, czy tam jakie inne zwierzę, czy jak koń, to sam fakt wcześniejszej jazdy po alkoholu nieco temu przeczy. No i nigdy nie wiadomo, czy nie powtórzysz tego wyczynu, a zawsze jest to dla lekarza jakimś uzasadnieniem, że no, muszą Cię poobserwować, czy Ci się to powtórnie nie zdarzy. Zasadnicze pytanie, czy warto odwoływać się o ten szczebel wyżej? Mam co do tego poważne wątpliwości. Oczywiście, no, takie prawo teoretycznie Ci przysługuje, o ile się orientuję, decyzja o zabraniu prawa jazdy jest decyzją administracyjną, gdzieś tam się można odwoływać, już w tej chwili zapomniałem gdzie, bo
Nie słyszałem. Raz komuś się tam zdarzyło, że się odwołał i mu się udało. Natomiast no, koszt takiego badania odwoławczego jest spory, odbywa się to chyba w instytucie, ale powiedzmy, jeżeli jesteś w sytuacji, że odebrano ci prawko na zawsze, no, warto spróbować tej ostatniej deski ratunku, ten tonący brzytwy się chwyta, no i wtedy nie masz wyjścia, tylko odwołanie. Natomiast takim bardziej pragmatycznym rozwiązaniem jest oczywiście pójście po odzyskaniu tego prawka, po badaniach WOMP-owskich, czy jeszcze nawet przed odzyskaniem prawa jazdy, przed odzyskaniem prawa jazdy, ale już po badaniach WOMP-owskich, idziesz do prywatnego lekarza uprawnionego do badań kierowców, no i powtórnie starasz się o orzeczenie. No i fajnie by było, gdyby to już było z terminem ważności, który cię satysfakcjonuje. Dlatego radzę nie czekać do ostatniej chwili, iść od razu na badania, tak żeby jak ci się termin kary kończy, mieć oba orzeczenia, jedno WOMP-owskie i psychologiczne, drugie lekarskie od lekarza, czyli dwa od lekarza medycyny pracy, jednego WOMP-owskiego, drugiego już prywatnego z jakimś lepszym terminem ważności. Z reguły podejście tego drugiego lekarza jest takie troszeczkę mniej służbowe, no nie ma on już tego przykrego obowiązku badania cię za jazdę po alkoholu, tylko bada cię po prostu, przedłuża ci prawo jazdy. Szanse na lepszy termin ważności prawka masz dużo większe. No i z doświadczenia mojej przychodni i mojego osobiście wynika, że bardzo wielu kierowców, no i być może i ty, wybiera tą ścieżkę, czy wybierze tą ścieżkę do przedłużenia tego dokumentu. Na tym oczywiście kończę. Jeżeli to wideo w czymkolwiek ci pomogło, daj lajka, daj kciuka. Masz moją zgodę na umieszczenie tego filmu na Facebooku, na swoim forum, nawet na swojej stronie internetowej. Także, aby propagować tutaj trzeźwość i jakieś rozsądne podejście do badań lekarskich czy psychologicznych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. No, jak zwykle najwięcej takich tych problemów alkoholowych omawiam na moim blogu tutaj badanialekarskiekierowców.pl i tam koniecznie wpadnij, a link jest w opisie do tego wideo, jeżeli oczywiście je oglądasz na moim kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Więc jeszcze raz kończę, jeżeli chcesz jakiejś mojej konsultacji tam mailowej, czy opisowej, czy osobistej, to albo napisz w komentarzach do tego filmu, albo wyślij maila, albo umów się w mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu pod telefonem 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. I do zobaczenia w moim następnym wideo.